Siema, z tej strony Tomasz. Dzisiaj Wam pokażę bardzo ciekawą aplikację, która działa tylko w Kalifornii. A więc mam na nią wyłączność. Nikt inny Wam tego nie pokaże poza mną. A więc o co chodzi? Chodzi o najzwyklejszą na świecie kanapeczkę Subway. Na pewno wiecie, że Subway jest to sieć restauracji, w której sprzedaje się kanapki. Bardzo zdrowe zresztą. Wiem, że w Polsce one także są, ponieważ kiedyś wracałem z lotniska z Katowic. Jechałem do domu i widziałem po drodze, że była reklama, więc na pewno Subway w Polsce jest Wam, większości z Was znanych, jak nie wszystkim Wam. Byłem ostatnio w Subwayu, ponieważ często tam jadam. Natomiast wolę jadać zdrowe kanapeczki Subway niż jakieś świństwo fast foodowe i w nocy świecić jak turysta z Czarnobyla. A więc byłem tam i była reklama, że jest aplikacja na Androidy, że przez telefon można sobie złożyć zamówienie. Bardzo mnie to zaciekawiło. Musiałem zaspokoić swoją szaloną ciekawość. Zainstalowałem już taką aplikację i zobaczcie, jak to wygląda. Zapraszam na film. Ok, to odpalamy tą naszą aplikację i zamówimy sobie kanapeczkę. Jak widzimy, szybko się odpala. Tutaj wcześniej już zrobiłem ustawienia. W ustawieniach wpisałem swój numer karty kredytowej, więc nawet nie muszę nic na miejsce płacić, wszystko będzie automatycznie ściągnięte. Można wybrać sobie sklep Subway, do którego chcemy po prostu jechać. Ja tutaj swój wybrałem. To jest 300 North McKinley. Po prostu jest najbliżej mnie. Zobaczcie przy okazji, ile tutaj tych Subwayów w okolicy jest. Jest tego mnóstwo. Ok, przechodzimy do zamówienia sobie kanapeczki. Możemy sobie zamówić kanapeczkę, sałaty, sałatki, tu jakieś napoje, ciasteczka. Swoją drogą dostaniemy nawet za darmo ciasteczko, ponieważ robimy zamówienie przez telefon. Chipsy, jakieś tam inne cuda. Ok, bo jestem głodny, jest to, nie czekamy. Kanapeczka. Jest kilka jak tutaj do wyboru. Zawsze jest zdjęcie kanapeczki, jej nazwa, z czego się składa. One są serwowane w dwóch rodzajach, 6-inczowe oraz 12-inczowe i są podane ceny. No my zostaniemy przy 6-inczowej, bo aż tak dużo to nie chcę jeść. Pokażę Wam wszystkie, jakie są w ogóle. Widzimy, że spora ten wybór tam jest. Ok. Wybierzemy sobie teraz coś, co mnie tutaj zainteresuje. Myślę, że to będzie Spicy Italian. Klikamy sobie na kanapeczkę. Możemy sobie teraz wybrać, czy to będzie 6 czy 12-inczowa. Weźmiemy sobie 6-inczową. Bardzo ładnie, bo pokazuje nam teraz kalorii, ile już mamy. To jest, jeżeli ktoś jest na diecie lub interesuje się ilością kalorii, które konsumuje. Jest to bardzo ładna opcja. Już mamy 200, nie widzę tam, 50 kalorii, cena. I teraz możemy sobie wybrać, jaki chleb chcemy, z czego ta kanapka ma być zrobiona. No my sobie wybierzemy ten. Widzę, już mamy 460 kalorii. Nie będziemy sera brać, ale... Teraz się pyta, co mamy, jakie produkty mają być dodane do tej kanapeczki. Dodamy sobie
pepperoni. To jest ładna animacja, po drugiej stronie wszystko automatycznie się będzie dokładać. Już mamy 540 kalorii. Podgrzejemy sobie tę kanapeczkę. Zobaczcie, jaka teraz ładna animacja będzie. Teraz dodamy troszkę warzyw, sałatę, dodamy spinacz, pomidorów może nie, ogórki i kalorie cały czas rosną, zobaczcie. Pickles może, a dodamy sobie troszkę picklesów, oliwki może nie, cilantro może nie, to jest za pikantne, banana pepper. No i mamy 552 kalorie. Te sosy są bardzo dobre, natomiast sporo kalorii dokładają. Zobaczcie, chipotle sos jest bardzo dobry, natomiast on doda, stówkę dodał. Polejemy sobie z chipotle sos i troszkę pieprzu do tego dodamy. Jak ładnie tam, jaki na nowo. Dodamy sobie troszkę pieprzu. No i składamy zamówienie. Się pyta, czy dodać jakieś chipsy. No nie będziemy nic dodawać. Tu jest kilka do wyborów, ich jest jakieś lejsy. Baked. Możemy sobie dodać kole, jakieś inne napoje. Też nie będziemy i nie będziemy dokładać. Mamy domu wodę, będziemy wodę pić. Ok, mamy tą kanapeczkę. Składamy zamówienie. No i tu jest nasze zamówienie, to jest 4,50, ponieważ 50 centów jest ekstra za pepperoni doliczone. Tu jest podsumowanie, 4,50 za to jest nasza kanapeczka plus podatek, 36 centów, czyli 4,86 będzie nasze zamówienie. Że mamy jakieś kupony, możemy sobie tutaj wpisać kody, troszkę taniej będzie akurat, no, nie mamy dzisiaj niestety nic. Tu już jest podsumowanie, 6-inchowa Spicy Italian. Jaki rodzaj chleba jest, salami, pepperoni, wszystkie cuda. Tak ta kanapeczka będzie nasza wyglądała. Ok, składamy zamówienie. A, nie tutaj, nie mam żadnych kodów. Checkout. Ok, mamy zamówienie rozłożone. Pisze, że nasze zamówienie zostało odebrane. Mamy numer tego zamówienia. Pisze, że około godziny 6:30 nasze zamówienie będzie gotowe do odbioru. Jeszcze wyślemy także e-mail z potwierdzeniem tego zamówienia. Jest potem adres, gdzie mamy podjechać. Można do niej zadzwonić. Ok, to my tam śmigamy. Hej. Ok, już jest 6:27, idziemy po naszą kanapeczkę. Widzicie, deszcz pada. W ogóle wczoraj lało, dzisiaj cały dzień leje, całą noc lało i do końca tygodnia ma tak być. No jak tak dalej pójdzie, to niestety, ale w tym tygodniu kolejnej edycji z filmami z domów hollywoodzkich nie nagram. Nie będę w deszczu jeździł. Nagram tą drogę, aby zobaczyliście, jak daleko jest do tego sklepu Subway, że po prostu bardzo blisko to mam. W ogóle ślisko jest strasznie, trzeba na pewno uważać. Okay. Troszkę nam światła przyblokują, ale gdyby nie to, bylibyśmy szybciej na miejscu. Zmieniło się bardzo super fajnie. Jedziemy, kurde, jedziemy. No, szyby nie domknięte, bo teraz są domknięte. Kurde, pada, pogoda jest straszna. Ciepło jest, co prawda, przyznam, że jest ciepło. Ale niestety leje. Zbijemy się na prawy pas, bo zaraz będziemy na miejscu. To odległość
chyba nawet może z mila to jest, może nawet nie więcej. Potem wam pokażę, jak ta kanapeczka wygląda i wrzucę ją na ruszt, czyli do żołądka. Ten to kurde. No i co? I co robisz, chłopie? Się gnie tam na lewo. Za późno zauważyłem, że tam jest wolny z lewy pas. Troszkę nas to światło się przyblokowało. No jedźcie, chłopie, jedźcie, kurde, bo kanapeczka czeka, już jest 6:29, za minutę będzie gotowa. No tam właśnie koleś z parasolką szedł. Mało, takie widoki się mało kiedy widuje tutaj. Wbijamy się na prawy pas. O, tam coś się ognia UFC, gdzie chodzę, zobaczcie jak blisko ja jestem, no już po prawej stronie tam jest. Okej. Tam w środku nie będę w tym saboju nagrywał, tam nie wiem czy wolno czy nie, nie będę tam po prostu robił jakiś jaj. A tu znowu to z parasolką idzie. Jedź, chłopie, jedź, kurde, bo się ściemnia. No i jesteśmy na miejscu, tu jest po lewej stronie jest ten subway. No tak widzieliście, kilka minut drogi praktycznie. I tutaj mamy tą kanapeczkę. To jest sklep Subway. Tak to w środku wygląda. No to są... To są napoje, tu się nalewa. Tam więcej nic nie widać. Okej, okay, ja pakuję się do środka, hej. Okej, okay, no to wypakowujemy naszą kanapeczkę. Tak, ty już tu pierwszy, tak? Jedynie przyleciało, tak? Zapomnij. Nie dla ciebie, hotel. Niedobry chłopiec byłeś. Oczywiście firmowe napkinsy nam dali. Mamy naszą kanapeczkę, tam term. Zobaczymy co tutaj zmontowali z tego. Czy zamówienie jest ok, czy nie jest ok. Ok, kurde, do góry nade mnie jest. Rozwaliło się trochę. No i mamy, chleb się zgadza. Sałata jest, widzę ogórki są. Cipolle z sosem jest polane. Pepperoni jest. Ogórki są. Wszystko jest. Troszkę jest rozwalone. Wygląda to teraz nieciekawie. Ale wierzcie mi, że muszę to jakoś zboże włożyć teraz. Pieprz też jest. I taka kanapeczka. Widzicie, po długości mojej dłoni jest to 6-inczowa. Super, co jest. Ok, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się filmik podobał. Do zobaczenia w następnych. Hej!